Dobra, to cześć wszystkim, Urgo z tej strony. I Neri. I mamy dzisiaj tak dla was dzisiaj tak specyficzny odcinek, ze względu na to, że o ile zrezygnowaliśmy z fanmaila, to zamówiliśmy sobie ostatnio z Neri po Pixelboxie. Jeżeli nie wiecie, co to jest po prostu paczka takich geekowskich gadżetów, która co miesiąc ma inną tematykę. I w tym miesiącu była tematyka teamplay i była dosyć promowana League of Legends i była też Overwatchem, Counter-Strike'iem i stwierdziliśmy, że weźmiemy sobie takie paczuszce i otworzymy, bo według mnie to powinno być dla was ciekawe. Dlatego tak, ogólnie rzecz biorąc, wysyłka się trochę opóźniła Pixelboxów, a do tego nasze Pixelboxy, no gdybym nie napisał na fanpage'u, podejrzewam, żeby cały czas leżały u nich w magazynie, dlatego dostaliśmy też jakieś dodatkowe gadżety, także jestem ich ciekaw, także patrzymy, co mamy w środeczku. Dobra, najpierw to na górze. Już otwieramy, już patrzymy, co jest w środeczku. O kurde. Już widzę tutaj pierwszy chyba gadżet, który był dołączony. Co to jest? Mini Fozball Table. Taki gadżecik chyba dostaliśmy. To jest prawdopodobnie to pudełeczko, w którym mamy takie gadżety, wiecie, pocieszające. Wow, jakie mini, fajne. Jakie mini, stolik. Bardzo mi się podoba w ogóle design tego pudełka. Jest tak stylizowane, takie lata 80. Ej, wygląda super. Ja czerwonymi. Niebieski. Dobra. O nie, to jest... Easy. Musielibyśmy być tak lepiej niż ja tak bokiem, bez sensu. Dobra, tak to wygląda, to normalnie chyba w teamplayu by nie było, aczkolwiek to takie małe przeprosiny w zamian tego. I tutaj jeszcze dodatkowe chyba będą, czy to już normalny pixelboxik? Tak, to jest chyba już normalny pixelboxik. Dobra, to pierwszy pixelbox. Ja to widzę ulotkę z Jinx. Dobra. Proszę bardzo. Pixelbox, teamworkowy. Przepraszamy. Giku, przyjmij nasze przeprosiny za to, że otrzymałeś tego Pixelboxa z opóźnieniem. Niestety nie zawsze jesteśmy w stanie mieć wszystko na wszystko wpływ. Pomimo, że dokładamy wszelkich starań, aby nasze pudełka docierały na czas to z przyczyn niezależnych od nas, w tym miesiącu to było niemożliwe. Aby ci to wynagrodzić, przygotowaliśmy specjalny kod rabatowy, którym możesz wykorzystać, aby otrzymać 10% zniżki na zakup następnego Pixelboxa. Bardzo miło z ich strony. Bartek, to jest, jak to jest razem, Pixelbox, tak? Jest to w tym. No i to nie jest dodatek. O kurde, jest! W końcu mamy pierwszego popa. Jest to Braum z League of Legends. Ale super. Aż odpakuję. One się najładniej prezentują, mi się zdaje, tak że... Sąsiad. Właśnie, sąsiad niestety wierci. Taki Braumik, bardzo fajny, zobacz. Wreszcie mam jakąś figurkę z LoL'a, taką licencjonowaną. Bo w sumie ta MF-ka też jest bardzo ładna, muszę przyznać. Fajna. No. Zobaczymy, cheat, bo jest Pixelbox, tak by the way. Właśnie, koszulka. SK? To jest chyba LK, to jest chyba dla mnie. Uwaga. Tak, to jest LK. Doomfist z Overwatcha! Wow! Wreszcie mam nerdowską koszulkę. Nie wierzę! Ale super. Lulu, tylko spróbuj to pogryźć, typie. Tak to wygląda. Ej, nie widziałem, że są już takie ten... Takie koszulki z Doomfista, on dopiero co wyszedł. Się dopiero, no, miesiąc temu. Ej, koszuleczka super. Dobra, jedziemy dalej. Naklejeczka, Team Leader. Będzie można gdzieś sobie capnąć. I do tego tutaj. Plakietka, Team Leader. Witaj, Giku, oto jedyna w swoim rodzaju przypinka dostępna tylko w Teamplay Pixelboxie. A, proszę bardzo. I na koniec widzę tutaj mamy czapeczkę. Czapeczka jest chyba... Call of Duty. O ile graczem Call of Duty nie jestem, to byłem. Grałem w Black Opsa dużo. A to jest czapka z jakiejś konkretnej? 2016 rok. Podejrzewam, że tak ogólnie chodzi o Call of Duty. Po co ty zdjąłeś? No co, nie będę przecież takim typowym hipsterem, który nosi ten. A, chwila. No. Ha! Jestem teraz takim bad boyem, czekaj, muszę tutaj. O. Yo. Dobra. Pierwszy pixelboxik za nami. Teraz mój.
Zobaczymy, może będzie ten taki przeprosinowy. Mój. Trzymaj. Nie, ty. Nie, ja mam to samo. Naprawdę? Tak. Też mam Brauma. Ej, ale przypał. Mamy takie same Pixelboxy. Mamy identyczne. A one są powtarzane na pewno. No tak, i masz chyba tą samą koszulkę z Doofistem. Nie, Też. Jaki sad life! Ej, myślałem, że będzie różnorodnie. Ej, będziemy mieli takie... Będziemy takie same mieli. Zostaw. Smooth trochę. Tak, troszkę smooth. Myślałem, że to będzie tak, kurczę, że dostaniemy różne. Będzie ha, patrz, ja mam takie, nie, ty ja mam takie. Dobra, no i mały gadżecik za... Przeprosinę za to, że nasz Pixelbox dotarł później. Co tam jest? Właśnie. Tylko nie Call of Duty, please. Kolejny, trzeci Braum. Co? Hobbit! LOL! Legolas! Bilbo Baggins! Jak ładne, Legolas i Bilbo! Dostaliśmy figureczki w ramach przeprosin. Wow. Aczkolwiek jestem troszkę rozczarowany tym, że te Pixelboxy były identyczne. No. Ale dostaliśmy action figurki Hobbita. One z tego co pamiętam były chyba miesiąc temu w Pixelboxie. Ale tak bardzo miło, że dosłali jakieś takie przeprosiny. Dobra, no to kurczę, myślałem, że będzie różnorodnie. Pixelboxy. A wyszło tak, że dostaliśmy to samo. No dobra, to w takim razie to by było na tyle. No i trzymajcie się, do następnego, cześć.